Siema, witam z kolejnym odcinku z The Binding of Isaac Genesis Plus i dzisiaj mamy przedostatnią postać do ogarnięcia. Jest to Lucyfer, więc czuję, że będzie naprawdę piekielnie, potężnie. Jako, że jesteśmy Lucyferem, to będziemy ruchać dużo panien w piekle i wiecie, będzie fajnie, po prostu gramy Lucyfer, dużo damage'a ma, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Więc zobaczmy, co ma na start. Na start nie ma... Aha, ma empty vessel, jasna sprawa, okej. Widzieliście to? Widzieliście, musieliście to widzieć. Tam były inne itemy na początku, tu się teraz zmieniło. O mój Boże. Na pewno Scorpio jest dobre. I Smartfly też jest dobre, więc to mi się podoba. Mamy 6 kluczy, 6 bomb i 6 monet. To chyba nie jest przypadkowo. Magiczne 3 szóstki mamy. Powinny jakieś pasy być, jak mamy 3 szóstki wszystkiego, to robimy 15 razy więcej damage'a, czy coś w tym celu. Ej, ale w sumie to było takie bardzo, bardzo dziwne. Bo w menu było napisane, że mamy... Że mamy dużo damage'a, ale mamy 3,5 kuźwa. I to nie wiem, co to ma znaczyć. What? Jednego centa podniosłem, dostałem 2. Niech będzie. Albo to zna... What? Jeszcze mi się włącza... Aha, dobra, to oczywiście dobra, wesel. Coś chciałem powiedzieć. Ciekawy jestem, czy 4 paski na damage'u oznaczały, że na przykład mamy mnożnik większy, czy coś w tym stylu. Bo możliwe, że mamy teraz startowe 3,5. Ale jak zgarniemy jakiegoś damage upa, to po prostu nam dzięki mnożnikowi będę więcej dostawał. No to byłby ciekawe, no ale nie jestem za bardzo w stanie tego o którym nie sprawdzić. W ogóle czuję się oszukany. O, fajna ilość bomb. Czuję się oszukany, bo patrzcie, on to jeszcze pokaże, bo to musi się nagrać. Lucyfer wygląda tam, nie chce mi się kamerą ruszać. Tam jest taka podobizna. On wygląda jakiś taki przechuj, taki fajny, z rogami wredny typ. Chodzimy do gry. I taki wypolerowany pizduś jesteśmy, taki kuźwa, no ej, to w ogóle nie reprezentuje tej postaci, no smutny jestem. Trzeba wynająć grafików, żeby narysowali coś takiego. No bo kurde, to powinno, jak już tam trzymamy kanon, to kanon też powinien zostać tutaj zachowany. A tutaj czuję się jakby, naprawdę czuję się oszukany, to idę napisać zażalenie za chwileczkę. Po tej rozgrywce normalnie, ja go pozwę o wszystko. Będziemy takim małym jabłkiem, będziemy pozywać wszystko i wszystkich. Lucyfer, na tym splashu wygląda akurat okej. Nie, dobra, nie wiem czego to jest zależne. Wgrane mam tym razem wszystko, więc to nie powinno być żadnym problemem teraz, że na przykład ja czegoś nie dograłem, bo wszystkie te mody, jakie trafiłem w podeso i wszystkie te mody, jakie były te wypisane w tej kolekcji, tam Genesis Plusowej, to mam wszystko tam teraz poogarniane. Także więc ja się nie czuję winny, coś nie pykło w Matrixie po prostu. Musimy wyjść i wejść do symulacji z powrotem. Smartflyem frajera bić, póki mamy nieśmiertelność potężną. Piu, 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 piu. Dobra. Nawet się udało ładnie to stemować. Jej. Oczywiście Ranger Lag Cup. Może nie aż tak... Nie aż takie potrzebne, ale jest spoko. Jest spoko. Mam teraz cholerny dylemat i mój dylemat został właśnie magicznie rozwiązany, ponieważ mam sporo zdrowia. Więc te pół serduszka chyba jestem w stanie poświęcić na wejście do Kersumu, bo latamy. To jest w sumie nawet spoko, że latamy. Startowa postać z lataniem i nie jest lostem, czyli to jest taki gigantyczny plus, gigantyczny bonus. Mi się podoba. Możemy w sumie nawet klucz zmarnować tu. Chociaż w sumie wait, chciałem tutaj wejść i powiedzieć, że na maszynce donate'ami będą pieniądze, jak tu wejdę i tak. Ale tak w zasadzie to nie mam hajsu na maszynie z donate'ami, więc trochę spierniczyłem, no okej. I mnie przeknął i kupiłem Soul Heart, dzięki ci bardzo. Chociaż w sumie tak na nic innego chyba nie jesteś. Lucky Penny? Jej, Lucky... Ej, no tu ma mordy, to jebnisz! Szukany się czuję! Nie, na mieturkę walnę tą mordę, jaką powinien mieć, bo to jest... Wygląda spoko, tu wygląda jak taki frajer. Nie rozumiem. Halo, no pięknie wygląda zrobiony w tamtym czymś. Nic nie ruszałem z plikami, wszystko jest tak jak powinno być. Jak podnosi monetę, to się włącza w tryb dobry. A jak gra normalnie, to nie. Nie mam pojęcia. I znowu teraz się skakał w dół i też... No i tu jest pięknie przestawione. Nie, zaraz mi coś czyści. Zaraz zmienię pliki źródłowe i sam to kuźwa pozmieniam. Jestem w stanie to zrobić? No jestem kuźwa bardzo ciekawy, czy jakoś jestem w stanie to pozmieniać. Dajcie mi sekundkę. Znaczy pewnie nic mi nie da, ale zobaczę jak wyglądają te pliki. Nie znam się na unowowaniu, więc pewnie... Dobra, problem jest taki, że jak wlazłem sobie teraz w folder z teksturkami postaci... Ej, a teraz na przykład nie latam. Czy ja dostaję co po piętro coś innego? Zaraz, czy ja... Dobra, ja już wszystko, naprawdę wszystko wiem. Empty Vessel to nie jest pewny startowy item, tylko to jest randomowy startowy item, ponieważ zaczynamy...
Ta postać zaczyna z Devil Dealem jakimś, a z itemem z Devil Deala. Tak ona startuje i jest to kompletnie randomowe. Dlatego jak nie miałem czerwonych serc, to Empty Vessel działał i ogólnie zmieniał mój wygląd. I przez to nie wyglądałem jak ten Lucifer. Teraz wszystko jest dla mnie jasne i po prostu teraz Empty Vessel nie działa, nie mamy latania, więc jest wszystko już okej. Myślę, że ma latanie tak bazowe jakby, czy coś w tym stylu, nie? O, tu jest jeszcze mucha. Czyli przez to, że jest Empty Vessel i on teraz nie działa, nie mamy latania. A przez to, że Empty Vessel działał, to wyglądaliśmy po prostu jak taki duszek z lataniem i nie działał ten podstawowy skin jego. No dobra, niech już będzie. Znaczy chętnie bym w sumie popatrzył na normalną postać tego Lucyferka, więc trochę mnie kusiło, żeby nie zresetować tego, żeby nie zacząć z innym itemem, ale w sumie niech już będzie. Empty Vessel nie jest aż tak zły. Chociaż w sumie, czy teraz mi daje to coś dużo? Empty Vessel jakoś gigantyczna ilości teraz efektów chyba nie daje, nawet na to czerwone serduszko. Jeszcze teraz zebrałem. A właśnie, teraz... jest podwójna bieda. Zaraz. Gdzie jest Empty Vessel po prawej stronie? Ja tak tylko na niego sobie najadę i okej. Najechałem sobie, będę teraz bić i w międzyczasie jak załaduję wszystko tam, to ja sobie teraz przeczytam. Isaac has no red hearts. The item gives attack ability to fly and trigger a shield. No i to jest w porządku. Jest taki minimalny minus, taki minimalny minusik. Taki tyci, ponieważ Empty Vessel włącza się tylko, jeżeli mamy brak Red Heart Containerów, tak? Czy tam mamy je puste? No nie wiem. Chyba mamy puste, tak mi się wydaje. Z tym, że jako Lucifer nie możemy brać żadnych Devil Lily. Po prostu nie mamy wejścia do Devil Roomu. Przez to już chyba się nigdy nie pozbędę tych Red Heart Containerów. Przez co Empty Vessel jest teraz completely useless. Znaczy da mi dwa Black Hearty, to jest spoko, fajnie, szanuję. Ale dwa Black Hearty zamiast jakiegoś fajnego itemu typu Abaddon czy coś takiego na początek. No to wiecie, no miałem zwiększone zdrowie, no ale to nie jest aż takie mocne. No ale spoko, nie będę już tego resetował chyba. Chyba dam radę ugrać z tym co mam, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie powinno być problemu, bo i tak jakiś item pozgarniam. No jedyny minus jaki będziemy odczuwać to brak oryginalnej mordki. Aha. Możemy wejść? What? Ej, co? Chwila, teraz się czuję oszukany naprawdę. Teraz się czuję cholernie oszukany. Lucifer. Random item, but is not allowed to do any devil angel deals, which means that chaos like Joker will have no functions. Ale ja jestem teraz w Devil Roomie. I mogę to wziąć. Zaraz. Coś nie działa, coś. Ty ci nie działa. Znaczy teraz jest spoko, jestem w stanie teraz się pozbyć naszych Red Heart Containerów, to jest okej. Ale z opisu wynika, no pisze, but is not allowed to do any devil angel deals. Znaczy, że nie powinniśmy nic w stanie wziąć, ale pewnie nawet wejść. Nie wiem, coś się popsuło. I więc powtórzę jeszcze raz, nie działa, ale w sumie to dobrze nie działa. Dobra nasza, przez to, że to się spierniczyło, ale troszeczkę jakby chyba nie gramy w taki sposób, jaki powinniśmy grać. Nie zamierzam nie wchodzić, znaczy, że nawet jak powinniśmy nie mieć żadnej możliwości, to i tak będę tam właził, bo jak się gra zgliczowała, to już nie jest mój problem. Nawet nie czy się to zgliczowało, czy coś jest niedopisane do końca, czy coś, nie mam pojęcia. Ale jeśli jest taka możliwość, to oczywiście będę wchodził do Devil Deal, bo tak mi się podoba. Bo Empty Vessel i te sprawy. Ceremonial Dagger. I to jest Devil Deal. Random, nie? Tak. Oh, fuck my life. Czemu to mi zabrało tyle zdrowia? Czy to jakoś randomowo bierze? Chwila. O tym też poczytam, tylko odpalę sobie dobrą stronkę. Będę biegał i będę w międzyczasie też czytał minimalnie. Próbuję się nie wbić na coś. Takes either one or two hot containers from Isaac and gives Devil Deal. Błamy się po trzech użyciach. Ej, ale tu jest znowu problem w Matrixie, ponieważ miało mi wziąć Red Hearty, jeden albo dwa. A mi zabrało kuźwa trzy Black Hearty, albo dwa, chyba trzy. To jest spoko. Dobra, coś tutaj jest niepasujące. Zaraz się dowiem, że na przykład powinienem może mieć więcej damage'a, ale nie mam. Nie, naprawdę mnie to cholernie ciekawi, bo coś tu zdecydowanie nie działa. Bierzemy ten od Mushroom, bo od Mida gigantyczny upgrade do Tearsów. Lucifer, ile on ma startowego damage'a? Nie, no, ma 3,5. Czyli damage'a miałem tyle, ile powinien... Dobra, coś tu jest zepsuć, coś jest cholernie zepsuć, nie wiem. Nie ogarniam tej gry. Jestem idiotą. Dobra, rozwalmy teraz to porządnie. O! Chili con carne. Chili con carne jest ten... Jest w dodatku, więc to musimy sobie sprawdzić. Jest w dodatku, nie? Nie jest w dodatku? Jest z podstawki?
Niemożliwe. Nie, niemożliwe, że to jest podstawki. Nie, 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 nie ma takiego itemu tutaj. Trinketa, oczywiście, że nie ma. A jak wchodzę w trinkety na wiki, to tego też nie ma. Czyli wiki jest nieuzupełnione. Ej, dobra. Ten mod jest cholernie broken. Jakbym miał pisać za każdym razem requesty, że coś nie działa, to bym chyba nie wyrobił z wypisywaniem wiadomości tych wszystkich. Musiałbym jakiś kurziwa, jak są kuratorzy na streamie, to powinienem zostać kuratorem tego moda, żeby móc tu wszystkie błędy powypisywać czy coś. Ewentualnie może, znaczy bardzo prawdopodobne jest to, że ten mod nie był pisany na plasa na początek. Że na wtedy w plasa. Tylko na jakiś wyportowany, co ewentualnie pewnie jakieś problemy z portem, no bardzo możliwe, no pewności nie mam, ale taki jest mój guess po prostu, no bo żeby tyle rzeczy nie działało, to jest po prostu niemożliwe. Bo coś przy pierwszym przetestowaniu tego, a czy sorry, przetetowaniu tego moda, już by wyszło, że coś nie pyka i już by to pewnie było załatane, a tak to tyle ta łatajstwa tutaj jest, takiego niedziałającego, że to jest nieprawdopodobne, żeby to... Ała, a żeby to przyszło jakieś testy jakości czy coś innego, prawda, no... Przepraszam bardzo. To teraz w sumie, jak mi to nie zabiera Red Heart Containerów, tylko są harty, ja się boję używać tego Ceremonii Daggera, że mnie coś zaraz zabije. Naprawdę ja się teraz cholernie boję go używać. Znaczy i tak mam mało zdrowia, z niczym bym go odpalał. No ale już wiecie, o co chodzi. Mógłbym na przykład użyć go teraz i... myślałbym, że mi zabierze to mojego Red Hearta. A zostawię Soul Hearta, a to mi pewnie zabierze wszystko, co mam, bo czemu by nie, bo zepsute, fajnie. Fajna gra, rozgrywka, piękna. A nie lubię grać tak bardzo randomowo, że nie wiem, co robi dany item, który powinien robić coś innego. Co widzę, naprawdę... Tu nie czuję się pewny przy tym, no. Oj, ej, dzięki, stary. Doceniam twój wjazd na moją japę. Na sam kuźwa start. Pierdziel się z tym swoim brimstone'em. Dlaczego cię nienawidzę, stary? Jesteś kuźwa w case'ach, to jest jedynka, to jest chyba jedynka case'ów. Shock mod youtuber nie ogarnia mapy, tak, Flabbed case 1. Na samym kuźwa... Prawie starcie, już mi na murkę wyskakujesz. Dobra, zrób sobie ciemność, niech cię mój Spartlight zabije, mam cię gdzieś. Okej, to jest cholernie potrzebne. Nie wiem, czy to mi da cokolwiek. Goathead. No Goathead mnie troszeczkę jakby interesuje. Okej, to się przyda. Użyłbym teraz to. Zabrał mi moje Soul Hearty. Dał mi Atheim. To mi zabiera Soul Hearty zamiast... Zaraz, co? Czy to no... Pęknie teraz za tym użyciem pewnie kolejny. Chwila, jeszcze raz na items. One or two hot containers. Hot containers piszę, no... Nie, biorę Goathead, mam to gdzieś. A, zaraz umrę, bo mam taki stan zdrowia, że strach się bać. A, ale mam nadzieję, że jakoś mądrze uda się to rozegrać, bo... Znaczy lubię taki high risk robić po prostu. Ale nie zawsze mi to wychodzi. Zaraz spróbuję wejść tu i liczyć na jakieś ewentualne... Właśnie takie rzeczy. Carrot Pillar to byłoby też fajne, ale mam jako że mam jeszcze jedno użycie. Ej, w sumie jak mam taki stan, to czy mi to zabierze jednego tylko Soul Hearta? A czy pewnie jak mam jednego, to mi zabierze, nie wiem, wszystko czy coś. A tu jest Soul Heart. O, Soulki się odpalił, super. Soulki, bardzo fajna rzecz. Chociaż się raz zadziałał, jej. Chociaż coś jest niezepsute w tym modzie. Bierzemy to dalej, ze sobą mam taki stan zdrowia, że wolę mieć to, aniżeli jest Safety Cup. Tu już chyba nic nie chcę kupować, nie? Znaczy myślę jeszcze nad Succubusem, ale nie, olejmy to. Mamy Goatheada, więc jakieś Devil Delay i tak będą na mnie spływać. Chyba, że teraz na przykład coś się odliczuje i na przykład Goathead nie będzie działał, czy coś, nie. Nie wiem, naprawdę ciężko mi stwierdzić, co będzie działać, a co nie będzie działać. I jak coś będzie działać, to jest jeszcze lepsze. Jeszcze lepsze, kurde, byle pytania. Fajnie. Atheimem go, na mordkę go wklepać. Uuu, piękna. Help down. Jezus mnie kocha. Mam 100% szansę. Ale wziąłem już Devil. Ej, mam teraz tu 100% na to i 100% na to. A wziąłem Devil Deal, co się teraz stanie? Czy to zadziała jak Duality, tylko że permanentnie, czy jakby coś? Nie wiem. Jestem naprawdę ciekawy. Efekt muzyki. Widziałem, że Reftrapping wypisywał coś o efektach tych ściszania i skłosienia muzyki, ale przepraszam bardzo, że nie przeczytałem tego. Przeczytałem tylko pierwsze zdanie i coś tam gdzieś polazłem. Po tym odcinku chyba przeczytam sobie ten komentarz, więc będę wszystko wiedział. A tak to manualnie to troszkę ściszkę, bo troszkę mnie to triggeruje i was pewnie też. Muszę jakiś kompresor nałożyć, kurde, jak gram na mordach. Nie na modach, jak gram na modach, czy coś w tym stylu. Ewentualnie jakąś normalizację, czy coś w tym stylu. A, bo to jest troszeczkę jakby taki niekonsistent i jest to tak dziwnego efektu po prostu nadaje do odcinków. A nie używam autodaka, więc to jest troszkę jakby nienaturalne. Wolałbym się trzymać, tylko już stawię głośności, stawię związek, to dobry związek. Dyslexia, I feel blurry.
A mi to jest item z moda i to jest wypisane na stronie. Więc mogę tego spokojnie poszukać. Dyslexia. Tu. Pickups now randomly give other a key bomber on a coin. Hard pickups will randomly be red or soul hats. Randomly be red or soul hats. Random, taki full random, czyli będzie pewnie większa szansa na soul harty. I to mi się nawet mocno podoba. Więc proszę, dajcie mi moje soul harty. Spoko. Dajcie mi soul harty, nie dostaję nic. Pięknie. No ale nie wiem, jak piszę random, to mam nadzieję, że moja ilość zdrowia za niedługo będzie magicznie podbudowana. A potrzebuję soul hartów, żeby mogło mi zabrać hard container, bo soul harty to hard container, bez zdań. O, fuck. Fajne. Podoba mi się. Zaraz odpalę ten ceremonial dagger. Tylko chcę mieć jakiś soul hart na piętrze, żebym mógł bardzo szybciutko go podnieść. Zaraz po wzięciu tego Devil Deal'a. Ciężko nazwać to Devil Deal'em. Randomowym Devil Deal'em, który miał mi zabierać hard containery, ale nie zabiera. Powinna być taka długa nazwa po prostu na tego, na ten typ itemów, nie? Tak powinno być. Jeszcze tak jednym ciągiem, bez pasji żadnych. To byłaby idealna nazwa na to po prostu. Dobra, ale... O! Ej, fajne! Szybko! Nie, co? To mi zabrało miliard wszystkiego. Fajnie. Aha, i czekajcie. Nie kliknąłem guzika przez przypadek. Ej, nie zrobiłem tego, Hagrid. Przepraszam bardzo, nie? Ej, serio. Mi się wydaje przynajmniej. Czy to żyje, czy nie? O! To wygląda genialnie. Ej, to wygląda super. To wygląda całkiem spoko. Bierę wszystko jak najbardziej. Mama ozdrowia to jest minimalnie cholernie gigantyczny minus. Tu mogą być hard pick-upy w schowniskach, więc rozwalenie ich. O, soul hard, proszę. A, był dźwięk soul hard, ale nie dało mi nic. Okej. Piguła coś ładnego może mieć w sumie? Wop. Jesus loves you. Daj mi soul harta, super. Biorę to dla soul harta. Mimo, że mam Jesus loves you na te piętro, to potrzebuję zdrowia. Naprawdę potrzebuję zdrowia, jak nie wiadomo co. Jak nikt inny to zrobi, mi jest akurat potrzebne. Dawaj mi coś. Mam soulki. Okej. Aha, soulki teraz nie daję. Dobra, spoko, na szczęście był to Blackheart, no ale soulki nie daje teraz soul hartów, tylko soulki teraz daje random shit. Chyba, że to ma tylko taką teksturkę, no ale nie, chyba raczej daje random shit. Bo chyba dyslexia overwrite'uje to. Nie! Już nie mam ceremony dagera, przepraszam bardzo. Zresztą mi tak to pewnie zabierałoby mi nie wiadomo co. Nawet tak mi to chyba sprawi, że zabiera mi tylko jedno serce, nie? Tylko, które są hartowe, czy nie są hartowe, czy które? Nie mam pojęcia. Mogę to odpalić potem, albo na przykład teraz, jak wyrysuj pająka. Spierniczyłem minimalnie. No ale okej, mam jeszcze ewentualny sun, który coś tam też do damage'a może ała zrobić. Dobra, wykończmy go tym. To jest potężne, dobra. Nie wykończymy go, bo się schował. Burak, ale na szczęście znaczną ilość damage'a udało mi się w niego wpompować, spoko. Warco Hanger oczywiście. Znaczy nic mi nie da. Już mam za dużo damage'a. Lightshoty. Czy hostia? Co robi hostia? Kusi mnie też to, bo to mi daje flat czy co harty. Co robi ta magiczna hostia? Ciężko mi to poszukać, pewnie będzie bez nazwy. To jest active item? Piri. Nie ma, ej, chyba że to jest podstawki. Chyba że to jest naprawdę z podstawki, ja teraz jestem idiotą. Poszukam tego, za sekundkę do was wracam. Ale dobra, znalazłem, nie muszę nawet ciąć. Eucharystia gives you 100% to find angel room on every failed floor after defeating the boss. Zacznę z panem Jerome Orum, szybkie czytanie. Okej, nie chcę tego mieć. Lightshoty to będzie chyba najlepsza opcja z tego wszystkiego. To jest fajne. Z tym się nie bijemy, bo troszkę jakby się cykam minimalnie. Wróćmy się jeszcze na piętro, ponieważ nie znalazłem jeszcze żadnego item roomu. A dość kluczowym jest znalezienie go w celu posiadania większej ilości fajnych przedmiotów i w ogóle szczęścia i wszystkiego. Trzeba być szczęśliwym, a szczęście da ci tylko cholerny item room. Są teraz bardzo ciekawych. Mi się wydaje, że robi mniej damage'a teraz. A to jest bardzo dziwne. Znaczy lightshoty najlepiej chyba działają na bossów, bo one przynajmniej tam dość długo przez niego przelatują. Na zwykłym odcinku tak się rodnia. O, jestem ciekawy, jak to będzie działać. Fajne w ogóle. O, zrobiłem. Puf! To może działać w takim porządku. I Warwick Cold Hanger teraz daje mi nawet sporo. Bo mi się mu zwiększył teraz. A czy zmniejszył ci rate?
Tier rate mi się zmniejszył, a tier statystyk mi się zwiększył. Tak to można określić. To jest zawsze odwrócone i zawsze to mylę. Chodźmy na kolejne pięterko. Najbardziej bezpieczna rzecz do zrobienia teraz. I mamy Necropolis 1. Curse of the Darkness. Czyli widzimy to trochę mniej. Może uda mi się przywrócić moją mordkę. Chyba, że Lightshot będzie się cały czas losował. Z tego co widzę, chyba się Lightshot cały czas losuje. Dobra, walić to. Wysadzić to, chore. Puf. Piłka dla mnie. Small. To jest całkiem okej. I can see forever. Też całkiem w porządku. Podoba mi się ta. Podoba mi się ta kombinacja pigu. Ej, wypierniczamy całkiem szybciutko tymi łzami teraz. Czy tymi światełkami, czy jakkolwiek to nazwać. Wypierniczam stąd, nie chcę tam być. Nienawidzę tych śmiercielków. Ej, skrzynia w skrzynce, Fate. A czy co? Blue Baby Soul, jakie Fate? Blue Baby Soul chyba nie jest czymś, co chcę mieć. Wolisz mieć ten Soul Key, który daje mi ewentualne Soul Hearty, czy coś. Czy jakieś Red Hearty? Najbardziej Soul Hearty, bo i tak nie mam miejsc na Red Hearty, więc napierniczam wszystko, co się da. Halo? Proszę mi nie bić, proszę... Auć. Troszkę dziwnie się tutaj... Się dziwnie, kurde, miotam po tym pięterku, znaczy po tym pokoiku. Po pięterku w sumie też. Ja proszę trafić go, dziękuję bardzo. Otwieramy, jasna sprawa. Piguła! Czym ty jesteś? Friends till the end. Nic złego, okej, okay, fajnie. Tu coś ładnego? Kupa! Wolę to. Chyba. Do sklepu nie chcę wchodzić. Znaczy, wlazłem do sklepu dla samego użycia tego Soul Key. Tylko, że jak sklep będzie coś fajnego, a ja nazbieram na przykład hajsu tyle na kolejne piętrze dopiero. Ten, który by to zeszło z puli. Znaczy, że jakby było coś fajnego, ja bym na tej piętrze po prostu nie zbierał tego. Pieniądzorków, nie chciałbym, żeby to przepadło. A więc wolę jakoś tutaj pochodzić na początku. O, a co to kuźwa jest? Rotten Egg, yes, disgusting. Co robi Rotten Egg? Co robi cholerny Rotten Egg? Sprawdźcie mi to, czemu nie? Gdzie są trinkety? Tu są trinkety. Rotten... Nie ma. Słyszycie dźwięki, że nic nie ma? Słyszycie dźwięki, że nic nie ma? Proszę mi tak nie robić, przeglądarko, zrób to dla mnie teraz. Nie ma tego wypisanego. Kurde, to mnie tak bardzo triggeruje, że nie wiem, co to robi. Dobra, olewamy. Jak nie ma wpisanego, to bez łaski. Nie, nie bierzemy tego. Po prostu to olewam. Jak mi nie mówią, czym to jest, nie chcę ryzykować, że to będzie jakieś gówno czy coś w tym stylu. Po prostu wolę sobie zostać, ała, przy tym, co jest sprawdzone. Czyli przy moim magicznym... Soulki. To odklejamy i teraz mam sporą ilość hajsu. Teraz mogę spokojnie do sklepu się przedostać, zobaczyć, co tam jest. I prawdopodobnie zgarnąć jakiś bullshit, bo jak już mam pieniądze, będzie sam bullshit, prawda? Jasna sprawa, że jest bullshit, chociaż sobie czerwona świeczka jest lepsza. What? Fajny przeciwnik na środku, który jest... Okej, okay, spoko. Czerwona świeczka czy Necronomicon? Chyba czerwona świeczka będzie lepsza, okej. Okay. Red Candle, flame on. Powinniśmy robić tym więcej niż cholerny Necronomiconem, którego i tak używam raz na rok, więc... To będzie bardziej użyteczne według mnie. Nie wbijmy się tylko w te głupie pajęczaki. Nie, okej. Okay. Trollbomby powinny być randomem głównym, a nie trollbombami. Powinno mieszać nimi. Otwierajmy. Pika. Cricket's Head. Bardzo fajnie. To mi troszeczkę zrekompensuje wzięcie od Mushrooma. Friendzone Friendly Fly, niech będzie. Zgarniamy wszystkie pierdółki z tej skrzynki. Całkiem ładna ilość wszystkiego. Teraz przy nas jest, okej, bardzo ładne statystyki, podają mi się. Tylko te 5.41 damage'a nie jest jakoś, jakieś mocno gigantyczne. Shotspeed by wypadałoby zmniejszyć w sumie. Nie wiem jak to bardzo jak, nie jestem za bardzo w stanie teraz. Ale po prostu mamy mniej shotspeeda, tym dłużej te lightshoty będą w przeciwniku. I tym więcej po prostu skorzystamy. Na damage over time, jakie oni dealują. Więc jakby był jakiś ewentualny shotspeed down, to ja bym bardzo chętnie go przygarnął. Przygarnąłby świeżaka waszego, dawać. To bierzemy. Boję się wchodzić tam. To możemy wysadzić, czemu by nie? W skrzynce może być coś. Mógł być so hard, ale niestety nie. A czemu nie zgarnę tego? Wysadźmy też to ognisko. Co tak zielone ogniska dają w ogóle? Czy te zielone ogniska to są te niebieskie ogniska, tylko zreskinowane? Chyba tak. Aczkolwiek w 100% pewności nie mam. Bo jakoś za bardzo so hardami nie chcą dorobić. No okej, okay, rozpierniczać ich sobie. O, sztymendo, głupia frajerko. Nie, ale o, Jezus, nie, najgorzej. A jesteście zdrowie, piernicze, nie, fajnie. Jeszcze mucha głupia na mnie wyskoczyła. Okej, okay, daj mi soul hearta, dziękuję bardzo. Chociaż sołki, chociaż na to mogę. Co to za bombowe gówno? Co to za fitos? Fitos, który jest doktorem. Ej, fajne, podoba mi się ten przeciwnik. Bardzo pomysłowy.
Wyliśmy w końcu płoda ze słoika. I to jest teraz prawdziwy płód, który jest doktorem. Czy może nawet nie jest doktorem. Chociaż sobie miał taki monok, jak mi boił też. Jest możliwe, że zna podstawowe techniki doktorowania. Zamordować to gówno, bo to jest najgorszy szajs, jaki może być na ziemi. Okej, okay. Zamordowany, dziękuję bardzo. Lecam się na przyszłość. Dobra, weźmy tego luncha. Krampus? Ej, kto by się spodziewał, że będzie Krampus? To nie tak, że bardzo dawno nie było Krampusa. Znaczy, dobra, na tym ranie nie było w ogóle Krampusa. Nie wiem, co to miało znaczyć. Po prostu Krampus. Musiał się w końcu kuźwa przypamiętać. Świat byłby zbyt spokojny, jakby nie było w nim Krampusa. I mam fajną ilość zdrowia. Ale jednakowoż mi się nie chce już wracać do Curse Roomu. Olewajmy to. Fajny głos. Piękny. Fantastyczny. Necropolis 2. Wolałbym Depths. Ale jak już jest Necropolis, to nie będę marudzić, aczkolwiek jest troszkę minimalnie trudniejszy. No ale z naszymi magicznymi lightrutami powinniśmy sobie dać spokojnie radę. Coś magicznego wypadło. Niestety nie. Musimy prosidować przed siebie dalej. I rozpierniczać magicznych knightów, którzy obracają się do mnie dupskiem. Chcą pewnie, żebym ich szybciej wykończył. Muszę ich niestety zasmucić, ale mam piercing na strzałach, więc i tak biję ich po mordach i zadaję miliardy damage'a. To otwieramy, mam tyle kluczy, że... A, tego nie chciałem otworzyć. Chodę do... Nie, sołki. Sołki, ja się boję o moje zdrowie. A co tu ładnego będzie? Ładna muzyczka. Ta muzyka jest naprawdę spoko. Wpada w ucho, można by tak stwierdzić. Ale nie mam czego tam szukać na razie. Nie chcę was też męczyć arenkami. Jak nie muszę, to... Znaczy arenkami. Arcade'ami. Jak nie muszę, to nie używam po prostu. Jak będę bardzo umierający, to oczywiście tam wejdę. Ale na razie czuję się dobrze. No. To wysadzamy, bo czemu by nie? Coś mi to da? Dobra, czyli to są niebieskie ogniska, tylko trochę jakby zreskinowane. Okej, wszystko rozumiem. Zużywamy wszystkie klucze, bo czemu by nie? Czy to nie jest aż takie bardzo O, tu jest coś fajnego. Nie jest aż takie bardzo mądre. Ale jak widzę skrzynki, mam sołki, to aż chcę po prostu to otwierać. Kusi mnie to niezmiernie. To strzela. Okej, mam tyle bomb, w sumie rozwalenie tego nie jest aż takim złym pomysłem. Tu mogę? Nie użyłem bomby, super. Tu? Świetnie, wybornie, najlepszy youtuber. Gra w Isaaca miliard lat i co? I gówno. Nie potrafię wysadzić ogniska, jej. Nie, tamto daj. Okej, na szczęście mam tyle bomb, że mogę robić cokolwiek. I dostałem jedno serce tylko. No dobra, niech wam będzie. Tyle zużytych bomb, a tylko jedno serce? Zierstwo, kurde. Niefajnie. Chociaż z drugiej strony ja tak nie mogę narzekać na moją ilość zdrowia. Jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoita. Czym ty jesteś, cholerstwo? Herpin, poke that power outlet. Co? Co tam pisało? Co ten Herpin daje? Podnieś to. Boss charge you? Tam brzmi zbyt dziwnie, żebym chciał to wziąć. Nie chcę, żeby mnie to charge'owało. Bieremy jego sołki. Mój sołki na razie działa idealnie, więc chyba nie za mną zabiorę go po prostu zmieniać. Pomordujmy wszystko, dziękuję bardzo. Pozgarniemy wszystko, dziękuję bardzo. Również wolałbym oczywiście klucze dostawać tylko teraz, bo klucze ma naprawdę bardzo małą ilość. To się nie przyda. Już raz mogłoby się przydać. Dobra, na co innego ma hajs przeznaczyć, niech będzie. Czy kupujemy? Klucz zgarniemy sobie, czemu by nie? To też O, Justice, świetnie. Justice będzie całkiem spoko. A mógł być so hard, niestety, nie? No okej, jest nie najgorzej. Wiz i zabawna rymowanka. To zgarniemy tutaj pędzić. Skrzyżki na bomby, na szczęście mam miliardy bombów, więc mogę po raz zadać wszystko, co tam jest. O, jeszcze gówniaki ożyły. Jak wejdziemy, dalej będą takie ten? Dalej będą losowe, super. Na szczęście nie znikają, czy coś w tym stylu. Mam wrażenie, że tutaj może być super secret room. Jakiś taki random guess. Ej. No. Okej. Okay. Nie jestem zły. Naprawdę nie jestem zły. Jakoś tak po prostu to wyglądało, że tutaj takie dobre miejsce będzie. I było. Bardzo dobre miejsce. Najlepsze miejsce na świecie, ziom. Zapierniczyć jego, zapierniczyć teraz te pierdółki. Na szczęście możemy latać nad kamieniami. Przez co... Nie muszę się już tak martwić o to, że mnie walną w mordkę. I walka z matką. Czy ja byłem w... Dobra, byłem wszędzie. Chyba ogarnę wszystkie pokoiki, więc... spokojnie możemy sobie walczyć z maciorką. Tylko niech mordkę wystawi, a ja będę zapewniał jej
stałą ilość damage'a w pysk. Oczywiście idziemy sobie do góry, jasna sprawa. I tutaj jest wielkie, mega, super głębokie szambo, żeby nie powiedzieć gorzej. I idziemy sobie niżej. Chciałem sobie wydać moje serce, żeby mieć nieśmiertelne z Polaroida. Ale możemy chyba sobie Czekaj, co? Pusta arena, fajna, świetna. Ale możemy moje zdrowie poświęcić na Devil Deala na tym piętrze. Nie powinno być też takie, aż taki tragiczny pomysł. Tylko dożyć, tak? Bo tutaj mamy minimalnie utrudnione zadanie, jako że wszystko dealuje więcej damage'a. I na przykład mamy utrudnione zadanie, bo wbijamy się we wszystko na pałkę. No ale powinno być okej. Okay. Raczej wolę wydać, poczekać z tymi sercami, nie wydawać jednak jakieś gówno. Tylko tutaj pochodzić, może nie stracić całego zdrowia. Okej. Okay. Na szczęście mogę tego tema wykorzystywać, żeby ich szybko mordować, no ale wolę tak nie tracić tego zdrowia. Co ja chciałem powiedzieć, no wolę zachować to zdrowie i wydać się na jakiś dobry Devil Drum, aniżeli kupować jakiś szajs, tylko po to, żeby mieć śmiertelność. A czy jakby mi brakowało tam tylko jednego serca, to bym raczej wydał. Jako, że mam dwa Red Heart Containery, to zachowam. Nie będę dwóch głowien kupować. W ogóle mam tę czerwoną świeczkę i na nic tego nie używam. Okej. Okay. Na bossów powinno to jakoś wypływać. Bo na bossach to może całkiem dobrą robotę robić. Robota robi. Robi robotę. Roboty robią robotę. Zajebisty film by to był. Świetna nazwa. Uwaga, niesponsorowany odcinek. Młody youtuber pije wodę. Muszę zmniejszyć ilość słów na sekundę, bo tyle napierniczam, że aż mi w mordzie zasycha. Cały czas, kuźwa, tak skończę nagrywać i tak myślę sobie, bardziej estetycznie byłoby, jakbym pił z kubeczka. A potem nie, potem zapomnę i mam potem znowu cholerną butlę wody. I tak mi w mordzie zasycha, że piję z butli i to jest mniej estetycznie, a potem mija ten odcinek i po skończeniu odcinka myślę, bardziej estetycznie byłoby, jakbym pił z kubeczka. I znowu gówno i się kółko zapętla i tyle, i nigdy tego kolernego kubka nie wyciągnę pewnie z szafy. Z szafki. Może nie z szafy. I tak to jest właśnie. Szukam już kubka od kilku miesięcy. Nie mogę go znaleźć nigdzie. Biedny dam. Tak to jest właśnie. Dobra. Tu jest boss room. I tu jest też Garling. I tu jest drugi Garling. I został zamordowany. I mamy Daddy Longlegs. Na którego użyjmy sobie świeczki. Patrzcie. To będzie moje pierwsze rzucie świeczki na tym piętrze, albo drugie. Masz. Piu. Ale ci damage'a stary zrobiłem. Masz. Lightshot. Chwila, chcę go lightshotem jeszcze wykończyć. Masz. Wolę w sumie lightshoty niż świeczki. Lightshot robi więcej. Tego nie można ukryć. Synthol, oczywiście. Damage up, jak najbardziej. Gimpy jest okej. Okay. Gimpy jest takim w porządku. I dzięki temu sobie na ostatni Red Heart Container. Myślę, że tutaj się ich pozbędziemy, ale jeszcze jedno pięterko. W międzyczasie więcej nieestetycznego picia wody, fuj. I you feel delighted. Dobra, nie wiem co te kursy robią. Po prostu mogę liczyć tylko, że nic jakoś mega złego. Nie, raczej nie chcę o to walczyć. Nie jest to jakoś bardzo potrzebne. Idziemy sobie dalej gdzieś. To wysadźmy, tu może być jakiś śmieszny item, co? Item? Pigułka. Pigułka, która daje speeda. Świetnie! Na szczęście mam chociaż te 1,5 z tego speeda. Jakbym miał mniej, to bym się zaczął martwić. Jakbym na przykład jednego speeda i bym dostał speeda, byłbym naprawdę bardzo, bardzo zły. Teraz to jeszcze nie masz takiej wielkiej tragedii. Bo na 1.08 da się jako nawet spoko unikać, ale naprawdę, jak ma się mały speed, to można zdechnąć z powodu małego speeda. Wiem coś o tym, dlatego Megi jest takim głównym, nie lubi nam grać. Bo ma bardzo mały speed na start, co czyni ją bardzo nieprzyjemną postacią do grania. No Megi to jest ogólnie taki czołg, jak to już pewnie kilka razy powiedziałem. Że jest cholernie wolna, ma cholernie dużo defensa, czyli zdrowia po prostu. I po prostu na początku, nie? Jakoś to balansuje, że ma mało zdrowia, znaczy dużo zdrowia, mało speeda. Jakoś to balansuje, ale przez to, że mamy i tak mało speeda, to te dużo zdrowia bardzo łatwo stracić. Więc ja lubię mieć nawet. Ja lubię mieć po prostu sporo speeda. I tego nie możecie. Tego nie mogę zaprzeczyć. Okej, zgarniamy to. I mógł być Soul Heart, ale niestety nie, ale w porządku. Soul Heartów na szczęście mam dość sporo. Jest naprawdę bardzo, bardzo duża szansa przez to.
że mam przemotą amnezję, więc na ile zdrowia i tak nie, no mogę, nie mogę narzekać. I to serce w badającą chwilę. Ta pigułka była chyba niezła, nie? Zaraz się do niej wrócę, czemu by nie? Do której, w którą stronę będzie boss? Bo w sumie teraz jak idę akurat tutaj, to mam wrażenie, że idę w złą stronę. Nie, coś taki nieprawda, bo to nie czyli jest lovesy, okej. Spieprzyłem. Z tym kupą. Chciałem się pozbierać od kontejnera. Jesus loves you, the San Angel Room. Nie, nie, złapał mnie za pysk. Musimy się wrócić teraz, okej. Mam teraz podwójny problem, ponieważ A, muszę wracać, B, nie mam teraz Devil Rooma na tym piętrze. Ale spierniczyłem, tak patrzę, kurde, opiekuła, daje są harty. Odpalę sobie, czemu nie? No to taka wielka dupa po prostu. Wielka... Świetnie, nie, super, genialnie. I znowu do początku, znaczy farmie są harty. To jest aż takie tragiczne, ale kurde. Trzecie podejście będzie za sekundkę. To tak się nie robi generalnie. Powinienem jakoś, nie wiem, unikać może czy coś w tym stylu. Jedno serce, drugie serce. Biegajmy po prostu tak, biegajmy od tego jak najdalej. O, o, o. Tych łapek jest naprawdę sporo, no ale okej. Udało się nie dostać w łeb. Szok, nie do wierzenia. Chodźmy do bossa. Zaraz po prostu do bossa. Jak najszybciej, żeby do niego docisnąć. Aż w sumie tak rushuję najczęściej. Pół godziny właśnie teraz minęło, okej. Czyli, że na hasza nie mam w sumie co iść. Ej, w sumie myślę, że jakoś mi to nawet dłużej zajęło. Nawet jakbym się w sumie pospieszył, miałbym szansę do tego hasza dojść. O tym nawet nie pomyślałem. Nie wiem, czy jest szansa, a czy jest sens zbierać tych pick-upów malutkich. Bo i tak mam... O, to jest po prostu... Dobra, myślę, że tylko w dwie strony strzelał. On strzelał i tu, i tu. Okej, myślę, że to mnie nie trafi. Ej, the sun i the sun, fajnie. It lives, the sun. Czemu nie? Możemy szkoda opalić świeczkę, jej. Ej, możemy zaświeczkować mu dupską, patrzcie. I świeczka. O, jak mu spiekło odbyt, ale fajnie. Spiekłem odbyt płodowi. Płodowi, chyba płodowi, nie mam pojęcia. Polski język, trudny język. Trzeba to przyznać, masz. Psiu. I śmieszny Max Spike i śmieszny Angel Room. O, oh, ale tu jest naprawdę najgorzej. Mamy Holy Grail, mamy gówno. Mamy Buddy. Mamy też gówno. Więc biorę gówno. Holy Mantle, to mi się podoba. Holy Shit, Holy Shot. Holy Shield. What? Śmiesznie się tam cepce rozwaliły. To jest chyba tylko gliszcze, które miałem... miałem wziąć do... Nie, miałem wziąć The Sun na katedrę miałem wziąć. Nienawidzę się po katedrze pamiętać, ja pierdzielę. Kurde, zapomniałem też, że ta karta tam była. Ja pierniczę, nie działa. Chciałem przejść to szybciutko, ale faks. Dobra, nie fajne. Musimy sobie poradzić bez tego, ewentualnie do jakiegoś kolejnego. Jakiegoś kolejnego sana, ale z drugiej strony to jakaś szansa na kolejnego sana dostanę. Jest mała. I musimy popierdzielać. Ej, tam jeszcze jeden souhard był. Ja to chcę mieć. Ja to chcę wziąć. I chcę mieć na przykład, nie wiem, Devil Room na tym piętrze. Bo nie chcę mieć, kurde, żadnych Red Crunch kontejnerów. Teleport, proszę, niech ktoś mnie teleportuje. Teleportujcie mnie, please. Fuck you. Cholera jasna, nie podoba mi się to. Souhard, super. Chociaż souhardy lecą. Cholera ich jest. Ale plątanie się po katedrze jest naprawdę moją najmniej ulubioną rzeczą. Najgorsze rzecz Isaacu. Czy najgorsze piętro w kwestii chodzenia po nim. Bo tu naprawdę nic nie ma, jest bieda, jest tyle przeciwników, którzy mogą nas bardzo szybciutko zabić, że to się robi minimalnie uprzykrzające życie i o, te oka są kuźwa najgorsze. Czy może nie? Ale w sumie może tak. No są po prostu dupiate na ryj. O, boss room. Dobra, wybuchnij się mi na mordce czy coś. Nie wiem, żeby wszystko naraz zginęło. Zgarniemy wszystko. Ej, little buggy, extra pill room. Jakby to miało się do czegoś przydać? Raczej nie, okej. Jest boss. Isaac! Potwierdzam, jest to Isaac. Śmieszne zgliszowane dźwięki matki, nie wiem dlaczego, ale są. Okej, napierdzielajmy po prostu. Bo to jest Isaac! Isaac and his Isaac. Miał sobie wtedy Isaac i napierdzielał sobie. Isaac napierdzielał ogniem i to jest Isaac, więc Isaac. Coś mało robię temu Isaac. Moje zmniejszenie shot speedu jakoś nie pykło. Ej, ale Smartfly, oko jest Smartfly. Smartfly jest naprawdę genialnym familiarem. Ubóstwiam go. To jest familiaro orbital. Ciężko go określić jednym słowem po prostu, ale jest piękny, przepyszny i fantastyczny. Ej, damage mu jest dupiaty. O, co się kuźwa cholera stało? O, cholera, co się stało? Czy Curse of Delight jakoś coś zmieniło? Ej, no nie, ale mam 3 damage'a. Nie, mam... Nie, jestem ślepy, to jest szczęście.
Ej, nie, ja, czy ja naprawdę szukam czegoś, do czego mogę się przyczepić? A czy to nie było celowe? Ja się pomyliłem znowu, ja pierdzielę. Dobra, nie mam, mam mój damage, wrócił. Nie, nieważne, mam tyle damage, ile miałem. Myślałem, że coś mi ukradło. A patrzenie na szczęście zamiast na damage. Po prostu damage to moje szczęście i to jest dla mnie to samo. Więc patrzę na jedno, myślę, że to jest to samo. I tak to działa. Curse of the Lost, nienawidzę. Super Meat Boy, super fan, okej. Okay. O, szta, podoba mi się. Oven Meat, o, oh, the casserole, nie pamiętam co to robiło. Chyba nawet nie wiem co to robiło. Nie, po prostu nie wiem co to robiło. Chociaż w sumie chyba to jest wypisane, nie? Oven. Jest. Fire Resistance, okej, okay, spoko. Fire Resistance, niech będzie Minecrafter, tego nie chcę mieć. To mogę wysadzić, bo czemuż by nie? Dostanę za to... Mega pierda. I tak zatruwam, no ale okej. Okay. Zatruwam wam życie, śmierdzielki, okej. Okay. Ej, Super Meat Boy, super fan, zwiększył mi troszkę damage'a. To jest dość przyjemne, fajne i fantastyczne. Taki Crystal Delighted. Ej, już myślałem, że gra się zgliczowała. To tylko taki gówniany pająk. Item. Mam gapistyl, więc fajnie. Number 2. Bomba. Znaczy to nie tak działa, ale i tak będzie bombami pluć. Piu, 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 piu. I będzie spoko. Jak będziemy strać bombami. Znaczy, nie wiem czy spoko, ale... Ale będzie tak, okej. Okay. Ej, koronka. Sramy bombami. Nie, przyjemnie jednak. Żartowałem z tym przyjemnością. Oszukałem was wszystkich, to wtedy nie jest fajne. Nikt nie chce strać bombami. O, będzie małym Isaaciem. Mamy pieluchy, jesteśmy teraz małym Isaaciem. Ej, wszystko jasne, wszystko jest przyjemne. Wszystko jest pasujące. Kanon zachowany. I ogólnie jest takie spokojne. Fajną ilość black cardów, to mi się podoba. Okej, okay, niech będzie. To może mi uprzykrzyć życie. Ale jakoś bardzo dużo trochę mi nie zabierze, więc niech będzie. Chodźmy tutaj. To jest dobry kierunek. Pestilence, ty jesteś pierwszym kanonem, który umiera. Dawaj dupsko. Okej, okay. Umarł. Teraz war. Make full of no war, więc trzeba zabić. Make tears no war. Chociaż w sumie war sprawia tears, więc nie. Zabić, po prostu to zabić. Po prostu to zamordować, jej. O, to jest genialne item, już liczy. To jest piękne, przepyszne. I dzięki temu będziemy zabijać wszystko 15 razy szybciej. Jej, lubię ten item. Naprawdę jest fajne. Huuu! Ile mam itemów tam? Ile mam itemów w startowym pokoju? To jest tam? To jest tam. Startowy pokój w tę stronę. 1, 2. Mega save. Niezbyt przydatne. Wracajmy się ją tu. I w tym momencie D6, okej. Okay. Wątpię, że jakoś było to bardzo użyteczne. No ale spoko, jak mamy... To będę rolował to, co tam się da. Tylko trzeba ją naładować jeszcze. Żeby mogło robić cokolwiek. Zgarnia mnie to mogą być blackhearty. Ej, blackhearty, jeszcze tylko jednego brakuje, żeby mieć full blackheartowe... Blackheartowe zdrowie. What? W ogóle to jest teraz zajebiste. Konwertuję czerwone pająki na moje pająki. Fajne. Po prostu podchodzę do nich i robię wololo i one się zmienia na niebieskie i jest wtedy fantastycznie. Proszę blackhearta. Jej, pełne blackhearty są hearty. Pięknie, jest fajnie. Czuję się spełniony, to był mój po prostu cel na ten odcinek. I my purpose is fulfilled. Jest spoko. I Holy Shield teraz daje mi nawet dużo. Bo naprawdę unikam bardzo dużą ilość chipshotów takich wrednych. Ej, a w ogóle zauważycie, że w tym odcinku nie było ani jednego glitcha z muzyką? Znaczy glitcha. Mi się wydaje, że wszystkie pokoje, wszystkie piętra miały muzykę cały czas. Że nie zepsuło się w żadnym miejscu. Wow. To jest nowe, nie? Że muzyka się nie spierdzieliła. Progres. Progres, że muzyka działa. Nie narzekam, jest naprawdę spoko. Lubię jak muzyka, jak ma działać i działa. Zabić tego gówniaka, masz. Ciuf, okej. Okay. Mega gluttony. Teraz ty gówniaków trzeba rozpierniczać, bo się kuźwa pałętają po całym pokoju. To jest ostatnia główka. Okej, okay. Umarło sobie. Mogę rolować sobie nawet tutaj, czemu by nie. Okej, okay. Niech będzie. Pinking Shears. Pinking Shears rozpierniczy w sekundę wszystko, co się da. W sumie mogłem iść po bateryjkę, tak w zasadzie, jak mam pustą kostkę i przerolować pokój, w którym startowałem w zasadzie. Trochę spierniczyłem, no ale dobra, przejdę już się tutaj. O nie, Blackheart zniknął. O nie, Blackheart wrócił, ej, pięknie. Jeszcze jakieś gówno tu biega. Na szczęście mam bad bomby i się upodabniam tego, co mnie zabija. Bije gówno głównymi bombami, jej. Czujecie tę synergię? Ja nie. Co jest tutaj?
Ojejku, najgorszy pokój na świecie. Nie, ja pierdzielę, nie, fajnie. Niezbyt przyjemny pokój. Najgorszy nieprzyjemny pokój na świecie. A tej, morduj go. Morduj go też. Smartfly, nie wiem, rób cokolwiek. O, je, jak to się stało, że ja stałem w miejscu i mi coś trafiło. O mój Boże, jak to się... Jak to mogło? Eksplozywa, niech będzie. Sticky bomb shot. To jest całkiem zabawne. Chyba, że wybucha na mordzie, to by nie zabawne. No ale nie, no, raczej miał tyle zdrowia, że będzie naprawdę lajtowo. I tak już jest końcóweczka. Dochodzimy prawie do końca tego pięterka, więc tylko jeszcze kilka pokoi. I będziemy w domu. Tak, 99 bomb. Ej, ale idę z kolejnym złym kierunku. I nie mam mapy, nie, we wszystkich kierunkach, jakie polazłem, były złe. I nie mam mapy. Fuck you. Nienawidzę nie mieć mapy. To jest kuźwa, to jest gorszy klątw. Tego nie chcę brać. Tu było jakieś przejście. Tu, ale to jest chyba dead end, nie? Nie, no, naprawdę nie lubię mieć mapki. Tak, tu jest dead end. Chcę mieć black heart, więc zbieram wszystko, co się da. Oczywiście, że nie ma ani jednego black heart. Black heart? Nie, niestety nie. Pamiętać o Pinking Shears, że dzięki temu możemy bossa rozjechać w 3 sekundy. Nie wiem, w dół? Tu byłem, oczywiście. Black hearty! Oczywiście, że nie. To rolować za sekundkę. Nie wiem, tu w dół? Byłem. Bardziej w dół? Tu musiałem być, tak? Tu musiałem chyba do końca dojść. Nie pamiętam, przykro mi, nie widzę mapy, to jest najgorsze. Dobra, tu musiałem być, oczywiście. Jak polecę na jakąś stronę i doszedłem do końca, to raczej tam byłem. Okej, tu jest. Tu jest mega fucking giant horn. Który umarł! Ej! Dead is dead. The mind, o tak, bardzo mi się przyda. Rolowanko. Huuu! To jest fajne. To jest fajne. I mamy teraz skajty, które... Mam efekt skajta przez sekundkę. Jak się zgliczują, ale i tak się zamienia na ledshota. Ale robią większy damage, więc i tak to mnie satysfakcjonuje bardzo. Okej, za bardzo nie ma czego rolować, mogę jakieś pojedyncze itemy rolować. Rolly, rolly 1 i rolly 2. A to mi coś może dać ewentualnie, ale jakoś tak za bardzo nie mam na czym się skupić. Dwa itemy do rolowania są już spoko, tak? Pojedyncze to niezbyt efektywne to jest. I efektowne też. Ale bardziej nieefektywne. Anarchist Cockbox, dobra, wróćmy sobie. Może Pinky Shear, sami go dojedziemy. Jeszcze wiem, robię 10 damage'a i w sumie nawet więcej, bo mam teraz jeszcze dużo rozszczepianych łez i innych pierdołkowatych, innych śmierdzielstw. Ale Pinky Shear to są naprawdę bardzo przyjemne. Cut and Run, to jest spoko, to jest naprawdę spoko overpowered item. Ej, mam jeszcze full black hearty, więc jest okej. Okay. Jest fajnie. Mój końcowy stan. Naprawdę mi się podoba. To było tak, tutaj było, wydaje się, do bossa. Okej. Okay. Teraz się nie pomyliłem, więc idziemy bezpośrednio do niego. Friends till the end, możemy to sobie odpalić. I the final fight! Pinky Shears, rozpierdziel mu pysk. Chrześcijanin tańczy, a płód go tam bije. Może Smartle jeszcze go walnie, co? Chcę go dojechać, ale niech go tam mocno bije śmieć. I proszę państwa... Nie! Nie zdążę, Blackheart go dobije! Nie, zdążyłem, bo Blackheart go... To nie koniec! A miał mój tam nie być, ja to rozjebałem. Patrzcie, pięknie. I mamy mapkę. Mamy mind. Mind się przydał. Okej, okay, włączamy. Ja to podgłaśniam. Minimalnie, chociaż o jeden tick. Żeby słyszeć to głośniej. Bo soundtrack jest piękny. Czy to jest zmienione? Czy Genesis mod coś dodaje tutaj? Bo soundtrack jest inny. Jestem ciekawy, czy coś tutaj zmienia. Ten Genesis śmierdzielowaty mod. Jeśli tak, to byłby super. Na przykład, nie wiem, jakby Delirium był jakiś większy. Nastawiam się w sumie teraz na koniec, ale jakoś... Ej, ale nawet nie jestem zły. Fajnie sobie powalczyć w wojdzie czasami. Ej, wiem, dłuższy odcinek, więcej reklam wbijemy. O, Mystery Sack, okej. Okay. A tu? Ja chciałem mojego magicznego roka na czole. Teratoma. More like zgnij od mojego latającego ciała. No pij ich tam. Aha, na pająki się nie triggeruje. Bo nie. Przecież korona bez głowy spadła. Mega bomba. Nie. Chcę to. Ej, i teraz działa... jest fajnie. Wiecie czemu jest fajnie? No nie, ja chciałem mieć... Dobra, spierdzieliłem. Chciałem mieć Pinking Shears na Delirium, myślę, że będzie gdzieś dalej schowany. Myślę, że będzie w prawym dolnym rogu, bo to jest cholernie daleko od startowego pokoju, no ale okej. Okay. Chciałem go Pinking Shears sami dojechać. Sniff, fucking sniff. Ej, on mnie zabije! Nie ma nieśmiertelności, więc sobie minimalnie się skupić muszę.
To nie będzie najprostsza walka. To nie będzie najprostsza walka. To naprawdę nie będzie najprostsza walka. Może nie będzie jakoś mega trudna, ale najprostsza nie. Powtórzę się 15 razy, tak wiem. Dobra, pokażcie mi jego prawdziwe oblicze. Okej, zwróciło, spoko. Bez nieśmiertelności. Nie, jeszcze te bad bomby będą mnie wkurzać. Kuźwa, jakbym wiedział, że delirium, to bym tego nie brał. Też z drugiej strony, nie wiem pojęcia. Dobra, to jest. To mało zdrowia. O nie, jeszcze mnie skopał na pysk. Ja chcę mieć naprawdę cholerne pinking shearsy. One są genialne, a teraz jestem troszkę dupską. Smartfly coś bije, ja wiem. O nie, ej, moje zdrowie topnieje. Dobra, nie spierdzieliś tego. Na szczęście są hardy repem dzięki tym, że gimpi. No to jest jedyne, co mnie ratuje. Auć! Aha, bad bomba wybucha za mną. Super, nawet nie zauważyłem. Nie, tego nawet nie zdążyłem Ej, staczam się, umieram i jest wszystko źle. Mogłem pochodzić po piętrze. Mogłem naładować jeszcze te cholerne shearsy. Spierdzieliłem dość potężnie. Kuźwa, tak miałem dylemat, czy przejście po piętrze naładować, czy nie. Tam. Przecież, panie, to nie będzie delirium. Panie, w tym miejscu nie, w tym będzie normalny boss. Pochodzę sobie po piętrze w drodze do delirium, nie? Nie muszę tego robić, nadkładać drogi. Panie, ciul delirium na mordę jako drugi boss. Świetnie, zawsze kuźwa tak jest. Jak chcę sobie coś porobić, to nie, ciul, delirium na pysk. Jakiś item jeszcze mogę pozbierać? Dupa. I kamień kupa. No ale okej, połowa zdrowia. Jakoś teraz się bardziej skupiłem na piciu niż na gadaniu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Będę minimalnie mniej gadać. To jest teraz coś, co zauważycie. Zdecydowanie, bo chcę go rozpierniczyć. Kurde, jeszcze mi się jeźdźce cholernie. Ja się zauważam mocno, że jak mi się jeźdźce, to mi spada. Spada umiejętność grania i umiejętność gadania. Więc mam nadzieję, że ta umiejętność grania nie spadnie aż tak maksymalnie. Muzyka jest teraz cholernie cicho. Ja nienawidzę, jak to fluktuuje między jednym a drugim stanem. Dobra. Podgłośnione, teraz możemy się bić. Teraz Royce Morale jest spoko. Ale dźwięki z gry są cholernie rajpiące uszy. A muzyka jest za cicho, dobra. Użyję magicznej techniki. Czyli podgłośnię muzykę tu. Okej, okay. Ściszę teraz tu. Chyba jest okej. Okay. Miliard razy ściszenia muzyki. O nie! Nie! Jeszcze mnie to skonfuzowało i się biłem na portkę mu. Nie! Dlatego waniliowy Isaac jest o tyle spoko, że bez modów, że nie trzeba kombinować z muzyką. Ja pierdzielę! Jest tragedia, jest źle. Dobra, są serca. Zaraz to chętnie pozbieram. Tam jeszcze jedno. Jeszcze tam jedno gdzieś wisi. Souhar, świetnie. Jest szansa. Nie jest wykluczone, że się uda! Andrzej Duda zdziała cuda i się wszystko udała. Dobra, monstro, które skacze szybciutko i jest wnerwiającym śmierdzielem. Uciec od tego głąba, okej. Okay. Okej. Okay. Malutko zdrowia mu zostało. Skupić pysk. Teraz plus jest o tyle, że jak wypadnie jakieś serce, to może mnie leczyć. Znaczy, jak stracę jedno zdrowie tam jeszcze. Aczkolwiek i tak wolałbym, żeby same są harty wypadały, bo nie chcę tracić tego zdrowia. Okej, okay, to był Isaac. Prawie mnie trafi tymi lightshotami. O! To mi gówno da, bo nie przejdę między pokoje, nic nie ma co tego pod... Fuck! Za pierwszy... O, nie, jest tragedia, jest mega tragedia, jest mega źle. Mega kuźwa źle. Nie, teleportował się! Kuźwa, tyle! Jakby się nie teleportował, bym go zdążył zapierdzieć. Jezus, nie. Nie patrzcie na to. O, kuźwa, tyle zabrakło, ja pierdzielę. Znaczy, ja wiem, że delirium jest dodatkowym bossem, a nie final bossem takim ogólnym. Znaczy, to jest final boss, tak, ja wiem, ale no. Ale nie razem do niego, nie był moim celem. Kuźwa, jakbym miał pinking shears, byłbym martwy. Jedno serce więcej, albo ten teleport, jakby się nie wykonał. Jakby był zamordowany, naprawdę tak mało zabrakło. Albo jakbym miał hard containerów, to bym go zabił w sekundę. Znaczy, może nie w sekundę, ale miałbym nieśmiertelność przynajmniej. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Pograliśmy sobie trochę to zajęło i trochę się podziało, więc to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za oglądanie, zapraszam was do kolejnych moich filmów. Cześć!